Dzień dobry, nazywam się Jakub Dyktyński. Witam Państwa na briefingu prasowym przed meczem 26. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym Widzew Łódź zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Ze mną jest Daniel Tanżyna, zawodnik pierwszego zespołu. Dzień dobry, witam. Daniel, nie ma co ukrywać, że po trzech meczach bez zwycięstwa wśród kibiców mogą się pojawiać wątpliwości na temat Waszej formy. Czy nie obawiasz się, że doszło do czegoś złego w drużynie? No bo to wahanie rzeczywiście jest trochę niepokojące. Tak, może tak powiedzieć, ale gdzieś ja bym to bardziej podchodził do tego tak, że to jest może jakaś tam delikatna zadyszka i od następnego meczu gdzieś znowu ruszymy, tak jak to miało miejsce z początku sezonu, że byliśmy gdzieś tam niepokonani, więc ja bardzo na to liczę, że jest mała zadyszka, ale teraz w piątek ruszymy, bo jest jeszcze dużo meczy do ugrania i głęboko wierzę w to, że będzie to z pozytywnym skutkiem dla nas wszystkich. Teraz do Łodzi przyjedzie zespół Górnika Łęczna. Miałeś okazję grać z tym zespołem w pierwszej lidze, w drugiej lidze. To zespół dobrze poukładany w defensywie i na pewno należy się spodziewać trudnego spotkania. Ciężko będzie przebić szyki defensywy rywala. Tak, jak już wcześniej nawet gdzieś z tym Górnikiem Łęczną się mierzyliśmy. Czy ja tam osobiście w pierwszej lidze, czy widzę, graliśmy to w drugiej lidze, teraz gdzieś tam w pierwszej. Bardzo niewygodny rywal. Tak jak powiedziałeś wcześniej, gdzieś tam taktycznie dobrze poukładany, zasieki można powiedzieć dobrze rozłożone. Z przodu też mają dobrych zawodników w ofensywie, na bokach dużo jakości i szybkości, więc czeka nas naprawdę ciężkie zadanie, ale my tutaj w sercu Łodzi mam nadzieję, że zainkasujemy 3 punkty jutro. W pierwszych 7 spotkaniach rundy wiosennej jako defensywa występowaliście bardzo, bardzo dobrze, w różnych konfiguracjach oczywiście, ale tych bramek traciliście mniej. Ostatnie 3 spotkania wskazały, że coś się tutaj popsuło, i zastanawiam się, czy jakoś w jakiś sposób przegadaliście to między sobą, ze sztabem szkoleniowym, i jakieś korekty planujecie poprawić. Tak powiedziałeś, gdzieś tam jako zespół bardzo dobrze broniliśmy i tych bramek gdzieś tam mało traciliśmy. Problem tutaj jest, można powiedzieć, wyjazdowy, bo wyjazd w Sosnowcu straciliśmy 3 bramki. Ostatni wyjazd w Sączu też straciliśmy 3 bramki, choć w Nowym Sączu to były wszystkie bramki ze stałych fragmentów, bo 2 karne i rzut rożny. I przez właśnie ten tydzień gdzieś tam sztab szkoleniowy i cała drużyna gdzieś ciężko nad tym pracowali na treningu, żeby tego uniknąć. I jestem przekonany, że gdzieś jutro będzie to lepiej wyglądało niż Nowym Sączu. Za Wami już analiza meczu z Górnikiem Łęczna. Wspominałeś, że mierzyłeś się już tym zespołem, to niewygodny przeciwnik, ale czy już takie konkretne dyspozycje od trenera otrzymaliście przed najbliższym meczem? Tak, już od gdzieś tam środy już na tym pracujemy. A tak szczegółowo jeszcze będzie jeszcze ostatnia odprawa o Górniku Łęczna, trening i czeka nas mecz, ale można robić odprawy, wszystko wokoło, ale najważniejsze gdzieś tam jest boisko, one weryfikuje, więc my jesteśmy głównymi aktorami tego widowiska i od nas zależy, od piłkarzy zależy, czy te punkty zostaną w Łodzi. Daniel, mamy też pytania od dziennikarzy. Na początek Bartłomiej Stańdo z portalu Łączy Nas Pasja. Tylko w jednym meczu w 2021 roku zagrał Pan więcej długich piłek niż w Nowym Sączu, aż 8, i zanotował więcej strat, 13. Tych drugich często po wygranych pojedynku główkowym, kiedy nie zebrano drugiej piłki. Z czego wynikał ten brak płynności w rozegraniu mimo liczbowego wzmocnienia środka? Graliście trójką środkowych pomocników, więc teoretycznie łatwiej powinno było przychodzić rozegranie piłki. Tak, zamykając tam temat tego meczu z Sączem, to tutaj pan dziennikarz ma gdzieś tam rację, są statystyki, są suche liczby gdzieś tam. Sandycja Nowy Sącz naprawdę w Sączu grała strasznie niesamowicie wysoko i agresywnie, tak, że gdzieś oni cały czas byli przy nas, że nie mieliśmy zero komfortu rozegrania i oni z tego na tym własnym boisku gdzieś tam z tego słyną, ale tutaj jest kamyczek w naszą stronę, bo gdzieś tam mi trenerzy uczulali nas przed tym, że Sandecja naprawdę skraca grę. Tam bosni obrońcy wychodzą, czasem można powiedzieć, że grają szczęście, bo wychodzą, a nie patrzą, co jest za plecami, więc jakiś w tym meczu mogło być tak, że piłka, bezpańska piłka w drugie tempo, ktoś biega i nie ma spalonego gdzieś i mielibyśmy tę sytuację, ale niestety Sandyca w tym meczu nas zdominowała i,
I tak się to skończyło. Drugie pytanie od Artura Wachowicza z portalu igol.pl. Jaka atmosfera panuje w szatni Widzewa przed meczem z Górnikiem Łęczy? No domyślam się, że to pytanie jest związane też z ostatnimi spotkaniami, które no, nie zakończyły się pomyślnie. Ja tak powiem, że w szatni piłkarskiej zawsze gdzieś tam chodzi, jest atmosfera, jest wszystko, bo tworzymy ludzie, ale też często na to wpływ mają gdzieś tam wyniki i można szczerze powiedzieć, że gdzieś po tym takim naszym słabszym okresie ta atmosfera może nie jest zła, ale tak troszkę przycichła, ale to znowu to jest spowodowane tym, że jak wejdziemy na ścieżkę zwycięską, to znowu gdzieś tam będzie więcej śmiechu, będzie wesele, bo po tych spotkaniach gdzieś tam teraz, co nam nie poszło, to było większe takie skupienie na pracy niż więcej śmiechu. Dziękuję Daniel, dziękuję Państwu za udział w pierwszej części briefingu. Za chwileczkę porozmawiamy z trenerem Marcinem Broniszewskim. Witam na drugiej części briefingu. Ze mną jest już trener Marcin Broniszewski. Witam serdecznie. Trenerze, to chyba nie jest łatwe rozpocząć swoją pracę jako pierwszy szkoleniowiec od porażki. Czy to było rzeczywiście mocne przeżycie, ponieść porażkę w Nowym Sączu, szczególnie no, że te oczekiwania kibiców wobec drużyny na finiszu sezonu, bo chyba możemy już o tym mówić, że finisz się zbliża, ostatnie 9 kolejek przed nami, no to musiało być dosyć mocne odczucie. Na pewno nie znam osób, które byłyby pełne satysfakcji w momencie, kiedy się przegrywa. Dla mnie zrozumiałe jest to, że kibice, ci, którzy kochają klub, są rozczarowani, myślę, nawet bardzo rozczarowani tym, co się wydarzyło, bo takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, pomimo tego, że to tylko tak naprawdę sport. Niemniej jednak my bardzo szybko musieliśmy się otrząsnąć po tym, co się wydarzyło w Sosnowcu, w Nowym Sączu, tylko dlatego, że mamy za chwilę następne mecze i przed nami cały czas ta sama odpowiedzialność, która była od samego początku sezonu. Czy już przepracowaliście z zespołem mecz w Nowym Sączu, czy już analiza jest za Wami i jakieś wnioski wyciągnięto? Oczywiście, analizę zrobiliśmy bardzo szybko, dlatego że o tego typu meczach w pewien sposób trzeba jak najszybciej zapomnieć. Mamy świadomość tego, jakie błędy zespół popełnił, ale to jest za nami i zaczęliśmy się bardzo szybko przygotować do meczu, który jutro przed nami. Przed Wami mecz z Górnikiem Łęczna. To zespół, który znacie z rundy jesiennej. Zespół niewygodny, zespół, który traci mało bramek, z dobrą defensywą, poukładany, który jest wysoko w tabeli, chyba też trochę niespodziewanie dla większości ekspertów. Ma Pan w pamięci to pierwsze spotkanie, w którym mieliście przewagę, no ale brakowało takich argumentów, żeby tą szalę zwycięstwa przechylić na Waszą korzyść. To na pewno, natomiast my nie żyjemy przeszłością, bo to, co się wydarzyło na jesieni, mamy wiosnę, zespoły się powzmacniały, zmieniły pewnie w niejednym przypadku sposób gry. Faworyci, którzy byli faworytami, już nimi nie są, dochodzą do gry, że tak powiem, w walce awans kolejne zespoły, w związku z czym nie chcemy odnosić się do tego, co się wydarzyło na jesieni, tylko skupiamy się na tym, co możemy zrobić dzisiaj dobrego. Trenerze, tradycyjnie mamy pytania od dziennikarzy. Na początek Kamil Pycio z portalu Widzew to my. W meczu z Sandecją Widzew wykonał według Instata dwie próby pressingu. Porównując to do poprzednich spotkań, przepaść jest olbrzymia. Czy takie były założenia taktyczne? Jeżeli tak, to jaki był ich powód? Na pewno założenia taktyczne w kontekście zakładania pressingu były ciutkę inne. Natomiast wszyscy byli świadkami tego, że do przerwy zdecydowanie Sandecja nas, jeśli chodzi o grę w pressingu, zdominowała. W kolejnych częściach meczu no, przejęliśmy inicjatywę, ale to też wynikało z tego, że Sandecja troszkę się cofnęła, w związku z czym tych momentów na zakładanie pressingu było mniej. Bardziej szukaliśmy rozwiązań, bo byliśmy do tego zmuszeni, żeby przeprowadzić jakąś składną akcję, która zakończy się bramką. W związku z czym, tak jak wspomniałem wcześniej, tych momentów pressingowych było mniej. Bardziej musieliśmy wykazać się umiejętnościami typowo piłkarskimi i grą w ataku pozycyjnym. Kolejne pytanie od Bartłomieja Stań do portalu Łączy nas pasja. W Nowym Sączu trener często krzyczał do Piotra Samca-Talara z apelem o powrót. Gra w defensywie jest ważna, ale czy zdaniem trenera balans między atakiem i obroną został zachowany? Czy skrzydłowi, kiedy zespół grał jednym napastnikiem, mieli być ustawieni tak nisko? Nie za każdym razem. To zależy od tych momentów, które miały miejsce w grze. Założenie można przyjąć przed meczem jakieś konkretne, natomiast przeciwnik też przyjmuje swój sposób gry, starał się nas zdominować, w związku z czym te założenia, które przyjęliśmy, musieliśmy korygować bezpośrednio na bieżąco, w związku z czym takie hasła też padały, żeby swoje ustawienie
zmieniać i tak naprawdę bardzo zależało nam w tym meczu, żebyśmy byli bardziej zdecydowani we wszystkich działaniach, które podejmowaliśmy, tak samo w ataku, jak i w obronie. Paweł Skorp pyta, Widzew ma dopiero jedynie 23 strzelone gole, jak poprawić tą skuteczność w meczu z Górnikiem, który dotychczas stracił tych bramek jedynie 18? No rzeczywiście, to jest wyzwanie nie lada, nie tylko dla nas, ale też dla zespołu. My mieliśmy problem ze zdobywaniem bramek już na jesieni i tego nie udało nam się jeszcze zmienić, dlatego że my na jesieni graliśmy sporo w ataku pozycyjnym, mieliśmy praktycznie w każdym meczu po kilka stuprocentowych sytuacji i bramek nie zdobywaliśmy. Także jest to kwestia, którą na pewno trzeba poprawić i to jak najszybciej, bo mecze mamy za chwilę jeden po drugim w niedługim dystansie czasu, w związku z czym musimy na tą ścieżkę zdobywania bramek szybko wrócić. Artur Wachowicz z portalu igol.pl pyta, jak wygląda sytuacja z Brazylijczykiem Kajki. Zawodnik zimą dołączył do zespołu, w lidze nie zagrał nawet minuty. Można uznać transfer tego zawodnika jako wypadek przy pracy, czy jednak bierze pan go pod uwagę przy wyborze składu na najbliższy mecz lub kolejne? Absolutnie tak. Wszyscy zdecydowanie określiliśmy się pozytywnie w kontekście pozyskania Kajkę do zespołu. Spełnia kryteria absolutnie i wymagania takie, jakie stawiamy przed zawodnikami, w związku z czym znalazł się z nami w kadrze. Myślę, że nadchodzą dni, kiedy będziemy mogli z niego w 100% skorzystać. Nie wiem, czy w pełnym wymiarze czasu, czy ten proces będziemy prowadzili w taki sposób, że od kilku minut poprzez jakby większy dystans czasowy będzie na pewno brał udział w meczach. Kolejne pytanie o personalia. Czy Piotr Samiec-Stalar będzie do pańskiej dyspozycji w piątek? Jak wygląda sytuacja zdrowotna w drużynie ogólnie, no oraz szczególnie tego zawodnika? Niewielkie jakieś obicia po tym meczu. Dosyć takim powiedziałbym na skraju brutalności w Nowym Sączu. Troszkę tych obić mamy, natomiast to jest sport kontaktowy i z tym trzeba się liczyć. Mamy też sztab medyczny, który nieustannie pracuje nad tym, żeby po tego typu obiciach, urazach niewielkich, szybko zawodnicy wracali do pełnej dyspozycji, żebyśmy mogli z nich korzystać w najbliższych spotkaniach. Także myślę, że jeśli dzisiaj się nic nie wydarzy, to będzie można myśleć o Piotrku w kontekście wkomponowania go do kadry meczowej. Dominik Krawczyk z Radia Widzew pyta, czy zamierza pan dać w tym sezonie szansę widzewskim wychowankom? Myślę, to wszystko będzie się od wielu czynników jakby uzależnione. Kadrę mamy dosyć obszerną, wyrównaną. Myślę, że tak jak w poprzednich meczach, czy w poprzedniej rundzie takie momenty były, gdzie wychowankowie grali w pełnym wymiarze czasowym, czy nie tylko. I myślę, że te dni też nadchodzą dla chłopaków i będziemy z nich korzystali. Ich rozwój dla nas jest bardzo ważny w kontekście nie tylko ich przyszłości, ale też przyszłości rozwoju klubu na wielu obszarach. Dziękuję trenerze i życzę powodzenia w najbliższym spotkaniu. Dzięki również. Dziękuję również Państwu za udział w briefingu przed meczem 26. kolejki, w którym Widzew Łódź zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Zachęcam do wspierania czerwono-biało-czerwonych i słuchania relacji z tego spotkania w Radiu Widzew FM.